Francuska policja zatrzymała ponad 100 osób protestujących przeciwko reformie emerytalnej. Francuskie Zgromadzenie Narodowe odrzuciło dwa wnioski o wotum nieufności dla rządu Elisabeth Borne. W efekcie ustawa podnosząca wiek emerytalny z 62 do 64 lat została przyjęta. Po głosowaniu na ulicach Paryża doszło do starć z policją. Demonstranci przewracali elektryczne skutery i rowery oraz podpalali kosze na śmieci. Jestem bardzo rozczarowana i zła. Nie sądzę, aby to zakończyło walkę z niezwykłym regresem społecznym, jaki reprezentuje ta ustawa, z którym od początku walczy Liga Praw Człowieka. Myślę, że nieproporcjonalne represje policyjne jeszcze bardziej zwiększają wyrażany gniew protestujących. Odrzucenie wotum nieufności nie jest dla nas wielką niespodzianką, to tylko zwiększy ruch i nie jest to ostatnia broń, jaką mamy w tym kryzysie politycznym, społecznym i instytucjonalnym. Związki zawodowe wzywają do większej mobilizacji na ulicach i w zakładach pracy. Kolejne demonstracje przeciwko reformie emerytalnej przewidziane są na czwartek.